miejsce i okoliczności są takie, jakie są. Krystian Pudzianowski, witaj Krystian. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteś zażenowany trochę tą konferencją? Wiesz co, było bardzo śmiesznie, wesoło, byłem troszeczkę zaspany jak przyjechałem, bo miałem do późnych godzin treningi, ale powiem Ci, że ta konferencja mnie bardzo rozbawiła i rozweseliła, czyli będzie wesoło. No, patrząc na to, że główne skrzypce tutaj przejęli Mirek Okniński oczywiście i Trypson i Najman, to troszeczkę Cię odciążyło, bo zdążyłeś się w tym czasie dobudzić. Tak, zdążyłem się w tym czasie dobudzić, chłopaki sobie fajnie powymieniali troszeczkę zdań, było śmiesznie, także jeszcze emocje nie opadły i uśmiech do tej pory. Można powiedzieć, że kulturystyczny pojedynek twój ze Słodkiewiczem, zawodnik utytułowany w kulturystyce, ale mówi, że już od kilku tygodni robi MMA. Ja wiem, że ty robisz przynajmniej od kilku miesięcy, jeśli nie od lat, no bo widziałem cię w międzyczasie, gdzieś trenowałeś, ale tak systematycznie widzę cię od kilku miesięcy i teraz kwestia, czy on zdąży, powiedzmy, nadrobić ten czas, czy w ogóle sobie tym głowy nie zajmujesz, że w jakiej dyspozycji wyjdzie Słodkiewicz do tej walki? Wiesz co, ja nie zwracam uwagi, wiesz, na to, co Radek robi, także nie mogę go też ocenić, dlatego że jak i ja i Radek wchodzimy po raz pierwszy raz do ringu, nie mamy żadnych walk zawodowych, także wiesz co, skupiam się bardziej na sobie i na tym, i mój sztab trenerski na tym, co mamy my zrobić i wyjść i dać jak najlepsze show i najlepszą walkę. No walka powinna być dobra, bo z tego co widziałem, to radzisz sobie w sferze kopnięć, w sferze uderzeń nie gorzej niż brata, a ja bym powiedział, że technicznie wygląda to lepiej niż u Mariusza. Wiesz co, no nie mi to określać, wiesz, ja wychodzę na treningi po to, żeby dać siebie 100%, pracuję cały czas nad tym, skupiam się i poświęciłem naprawdę dużo czasu na to i odstawiłem nawet koncerty, także skupiam się jedynie na tej walce, chcę wyjść i dać naprawdę mega fajne show. Czy czym będziesz wychodził do walki, czy będzie tak, że będziesz wychodził i będziesz sam sobie śpiewał? Nie dajmy się zwariować, no samemu nie będę śpiewał, ja się wtedy będę skupiał typowo na walce. A do czego wyjdę? To niespodzianka, na pewno mi lewa zaskoczy. To się cieszę już z tego, jak Mariusz w ogóle, jak zdrowie Mariusza. Zdąży jeszcze cokolwiek Ci pomóc do tego pojedynku? Chyba raczej nie. Nie, no nie zdąży pomóc do tego pojedynku, dlatego że jest po tej ciężkiej operacji tego mięśnia dwugłowego, ale wszystko już wraca do normy, zaczął normalnie chodzić, rehabilitację, także powoli wraca do żywych i niedługo go zobaczycie w ringu. Przepraszam, nie w ringu, tylko w klatce. W oktagonie będzie rewanż z Kołeckim? So, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, musicie zadać to pytanie jemu i Mariusza menadżerce, bo nawet nie rozmawiałem z nim na ten temat, bo nie mamy kiedy, mijamy się, ja cały czas spędzam czas w WCA, trenuję dwa razy dziennie, także skupiam się jedynie na tej walce, a to nie mi określać, czy on wyjdzie, czy nie, to chyba włodarzy KSW i Mariusza. Krystian, był taki pomysł, tutaj rozmawiałem z Mirkiem Oknińskim, on mówi, Trypson teraz wygra z Najmanem i potem robimy pojedynek, przepraszam, mówię, Trypson wygra z Najmanem, a potem pojedynek z Krystianem. Bierzesz takie coś? Nie interesuje mnie nazwisko i osoba Okiński, także na ten temat się nie będę wypowiadał i na tym zakończymy. A sama walka, wziąłbyś taką walkę, taki pojedynek? Wiesz co, skupiam się na razie na tej walce, nie będę myślał, że weźmiesz walkę tamtą, będę wybiegał w przyszłość. Nie, skupmy się na tej walce, a później będziemy rozmyślać, co dalej. Co w ogóle myślisz o tej całej federacji freak fightów skupionych tutaj, gdzie kibice będą jednak patrzeć, kto z kim wygrał, będą oceniać, komentować, no i przede wszystkim hejtować, no bo wiesz, jak wygląda polski internet, co ci będę mówił? Tak, wiesz, ja uważam, że to jest naprawdę fajny pomysł, dajmy ludziom po prostu fajne show i dajmy to, co po prostu chcą oglądać, a czy to po prostu wypali, nie wiem, no zobaczymy 8 czerwca, jak to wszystko zrobi, ale myślę, że będzie naprawdę fajna gala i ludzie fajnie to odbiorą i nie będzie wcale tak źle. A jak to mówią? Bez hejtu nie ma sukcesu. Gada jak Mariusz. Dziękuję.